Kościół nie może milczeć ani zamykać oczu wobec smutnego losu dzieci i kobiet ulicy, wskazał papież spotykając się z uczestnikami Międzynarodowego Sympozjum Duszpasterstwa Drogi. Przypomniał, że celem tego spotkania było przygotowanie planu działania w odpowiedzi na zjawisko, jakim są żyjące głównie na ulicy dzieci, kobiety, a także ich rodziny. Dzieci i kobiety ulicy nie są liczbami, nie są punktami do wymiany. To są istoty ludzkie z własnym imieniem i twarzą, z tożsamością daną przez Boga każdej z nich. Są dziećmi Bożymi, tak jak my. Żadne dziecko nie wybiera samo, by żyć na ulicy. To wołanie oskarżające system społeczny, który od kilkudziesięciu lat krytykujemy, ale którego nie potrafimy zmienić zgodnie z kryteriami sprawiedliwości, powiedział papież. Ojciec Święty wyraził też niepokój wzrostem liczby dziewcząt i kobiet zmuszanych do zarabiania na życie, sprzedając swe ciało, wykorzystywanych przez organizacje przestępcze, a nieraz przez własnych krewnych. È una vergogna delle nostre società che si vantano di essere moderne. Ta rzeczywistość jest hańbą naszych społeczeństw, chlubiących się nowoczesnością oraz wysokim poziomem kultury i rozwoju. La corruzione diffusa e la ricerca del guadagno a tutti i costi. Rozpowszechniona korupcja i chęć zysku za wszelką cenę pozbawiają niewinnych i najsłabszych możliwości godnego życia. Podtrzymują przestępczy handel ludźmi i inne krzywdy, jakie mają na sumieniu. Nikt nie może pozostać obojętny wobec pilnej potrzeby ochrony godności kobiety, zagrożonej czynnikami kulturowymi i ekonomicznymi.